Dobra, to zobaczmy zmiany, jakie Wargaming proponuje na mapach linia Mannerheima i posterunek, tak? Czyli tak, tak jest teraz, tak? Tak jest teraz, a chcieliby to zmienić tak, że to były takie górki i dołki podobne do tego. No to jest spoko, nie? Że można było tędy jakoś przejechać i... Tylko, że wtedy ta góra przestanie być totalnie użyteczna i tak samo te deki, które tu stoją, stracą jakikolwiek sens prawdopodobnie, nie? Bo tędy się będzie dało tu przejechać. Tutaj może będzie coś widać tych czołgów. No tędy się nie będzie wodą dało przejechać, tak? Czyli będzie trzeba do góry wyjechać. No to wtedy pewnie będzie możliwość, żeby ktoś strzelał stąd. Tak przypuszczam. Ale tutaj znowu jest na tyle obniżone, że sobie dojedziecie. Przecież tu są skaje powstawiane, żeby też nie można było wodą jechać. Okej, okay, no. Spoko, nie? Czyli było tak, a będzie tak. Nie? Czyli tutaj jest... Chociaż tutaj jest tak... Dotąd się na pewno dojedzie. Ale tutaj, żeby przejechać tutaj i wskoczyć do tej dziury, no to już wodą nie pojedziecie. Na pewno. A górą będziecie pod te deki wyjeżdżać. Dobra. Teraz widok z tego. Jest tak, a będzie taki... To też będzie lepsze dla tej strony, bo będą mieli zjazd jakiś sensowny, żeby stąd nie dostawać głupich strzałów, nie? To dla drugiej strony na dojazd, na przepychacz też jest niezłym tym. Nie no, wygląda tak, że nawet tu będzie można na wieżę pograć, nie? Stąd się wychylić i pograć w cooldownie, pewnie do TD-ków postrzelać. Nie, może być spoko. Szczerze wygląda to lepiej niż z tym takim dużym kamieniem, gdzie była jakaś wersja, gdzie taki duży kamień pokazali. Zrobię tak, żeby kto umiał przejechać, już nie mógł. No, trochę tak. Trochę to tak wygląda. Tutaj właściwie nic nie zmienili. Tu dołożyli trochę, chyba... Wypłaszczyli to, żeby się tak szybko nie topiło. Po prostu. A, i tutaj te deczkownie zmienili. Jest teraz tak, czekajcie. Mamy before, after. Aha, czyli zasłonią tutaj ten przestrzał, bo teraz jest tak. Czyli zasłonią go, żeby nie było strzału, bo tutaj teraz można strzelać, może tak stanąć, że ten krzak zasłania. Nie widać, nie? A teraz zrobiliby tak, żeby nie było tego przestrzału. Chyba, żeby się tu z tyłu stanęło, to może by się dało na tymi kamieniami strzelać, ale to... Bezwieżowymi TD-kami na pewno nie. No i dobra, i tutaj, aha, i tutaj podjazd też, na środku, tak? I to jest ten krzak, w którym się spotuje czasem. I zrobiliby taką skrytkę tutaj. Szczerze, czy ona tak dużo zmieni? Znaczy, zmieni o tyle, że jak tu podjedziecie czołgiem, to tu nie możecie grać, bo was stąd biją tanki, nie? A jakby zrobili to, no to wtedy się tu schowacie od tej strony. I tak samo jakbyście stąd podjeżdżali, no to też może się schowacie od strony tutaj przejazdu, nie? Który jest na półkę. Może. Zobaczymy, może z drugiej strony jest pokazane. Aha. A i wypłaszczyli tutaj to trochę, czy obniżyli teren. No dobra. Before, tak jest teraz. Aha, i nie będzie tego... Szczerze, czy ktoś korzysta z tej skrytki w ogóle tutaj? Zauważyliście, żeby ludzie z tego korzystali jakoś? Raczej nie, nie? Nikt tutaj raczej się nie chowa w tym miejscu. Ale na pewno przestrzał by był łatwiejszy trochę, bo tu nie będzie zasłaniało. Z tych krzaków by się łatwiej trochę strzelało, bo nie będzie tej skały, która zasłania trochę przestrzał. O, okej. A i tych drzew. Te drzewa by wywalili stąd, okej. No z tej strony to wygląda trochę lepiej, w sensie jest lepszy przestrzał, nie? Ale nie ma drzew, które można położyć i się w nich chować. Krzaków dali mniej. No, teraz jest tak. Czyli nie dałoby się tutaj schować. Koniec z wyciągami robionymi z rogu mapy, bo te krzaki są za blisko, żeby się za nimi schować i nie mieć spota. To dla lighta miejsce, żeby stać i spotować, to może, ale żeby tam stanąć czołgiem jakimś i stamtąd walczyć, to bez szans teraz. Hop. Okej, no. Szczerze, to wygląda... Jakby mogło być ok, to szczerze whatever, to jest takie, no ok, to też bez różnicy, ale te dwie zmiany są też istotne, 6 i 7 moim zdaniem, bo one mogą dość mocno wpłynąć na obrane bazy, tak jak na tym, tak jak na
to się nazywa? Na mapie Przełęcz teraz, co usunęli ten las cały przy kapie południowym, więc no, zobaczymy. Zobaczymy. Zobaczymy, czy to wejdzie. Już zmian na tej mapie miało być tyle i żadna z nich się nie pokazała ostatecznie. Więc... Outpost. O kurde. O kurde, grubo. Teraz jest tak, nie? Tu jest totalnie otwarty teren, nie? Tędy się nie da grać, nie da się tutaj jechać, nic się tu nie da zrobić. Jedynie gdzie można, to można tą stronę próbować przejeżdżać, nie? A te deczki tu mają przestrzały, czy czołgi tutaj się ustają za tym budynkiem albo za tym z tyłu. Albo stąd, z dołu, jak ktoś gra, nie? I teraz by tak, tutaj dołożyli w ogóle jakąś skałę, żeby z wody nie można było korzystać. To jest podjazd, czy mi się wydaje? No, zrobili tu, patrzcie. Zrobili taki podjazd, że może by się tu da... No, czołgiem nie, ale na jakichś rakietach albo kołowcem by się dało pewnie wjechać, nie? Te budynki... No, teraz się będą topić. Kurczę, no na pewno dużo więcej opcji. Trochę sytuacja moim zdaniem podobna do Studzianek, nie? Gdzie dołożyli budynków i przejazdów i zaczęło się tam jakoś grać sensownie, a nie, że jest jedno miejsce, w które można stanąć, czyli tu na rogu i masz 3 albo 4 człowieki, które by tam chciały zagrać i nikt tak naprawdę nie może tam porządnie sobie pograć, nie? To jest takie głupie trochę. Dobra. Ale trochę poszerzyli też to może, czy nie? Tu trochę więcej miejsca daje, też jest akurat spoko. Nie no, jest tak, ten zjazd jest taki, żeby tu dał radę wjechać czołgiem z tego co widzę, nie? Popatrzcie. Bo teraz pod taki nie wjedziemy, nie? Ale tak, ale potem to by się dało wjechać, myślę, nie? Wygląda to w miarę. Tutaj zwróćcie uwagę, na tej mapie tak naprawdę tutaj jest taka hatekownia zrobiona. Na tej mapie nie jest problemem tutaj sama walka, bo tutaj w miarę sobie walczycie sobie z tymi czołgami, które tutaj są, nie? Tutaj wam nikt nie przeszkadza. Arta wrzuca, no ale tutaj i tak będzie wrzucała, to tam whatever. Problem na tej mapie zaczyna się dopiero jak się tu wyjeżdża. Tu jak się wyjeżdża i tutaj z tyłu jak się wyjeżdża, że czołgi z bazy, ze środka i tak dalej strzelają do was i wtedy macie problem, nie? Ja nie mówię, żeby to usunąć, to jest spoko, nie? Tylko... Po prostu tutaj teraz jest więcej opcji dla ataku, że można to było jakoś sensownie przepychać, a nie, że stać tylko na rogu i nic więcej nie robić, no bo liczyć na to, że ci wejdzie i że chłoparta obije na tyle, że ucieknie, albo ty go będziesz przebijał, on siebie nie, więc no. Dobra, next, z tej strony, a czyli tam też taki kamień do... Nie, tutaj się da wjechać na 100%. Tutaj się na 100% da wjechać. Tu nawet nie ma o czym rozmawiać, nie? Najważniejsze, mam nadzieję, że dzików nie usunęli. Jak dziki usunęli, to jest problem. A, i tutaj jest zasłonka, tak? Bo teraz jest... Tak? Teraz jest tak, nie? A będzie zasłonięte, że można było stąd wjeżdżać i z góry się strzelać. No okej. Okay. Gdzie to jest? Aha, to jest teraz. Nie. O, tu górkę dodali, after, bo to jest przy budowie z tej mapy. Może będzie lepszy widok na to, o jest. Teraz jest tak, nie, że jest, tu jest takie zagłębienie delikatne. Niby, nie, ale powiedzmy, że ono nic nie daje. A tak to była górka zrobiona dodatkowa, gdzie można by było zjechać i z tej strony atakować tą stronę, spotować i strzelać się z nimi. Więc nawet wjechanie na szybko czymś miałoby sens tutaj, bo... Można by było się strzelać i wyciągać pod swoje czołgi. Okej. Okay. Z drugiej strony też podobnie. Tutaj można wjechać teraz. Tutaj jak macie lighta szybkiego albo meda i tu wjedziecie w to miejsce, to jesteście bezpieczni od tego. Macie problem, bo ze środka możecie dostawać strzały. Ale tutaj możecie schować i wychylać się i spotować wszystkie te czołgi, nie? Więc taka miejscówka jest. Rzadko się z niej korzysta, ale czasem mi się zdarzało tam dojeżdżać. A teraz byłoby dużo łatwiej, bo można było spokojnie tu przyjechać. Tutaj może krzak jest nawet, albo drzewo przewrócić i ich spotować, nie? Oczywiście mogą się na was ulać, no to dostaną pewnie jeden strzał na przejeździe jakiś, czy dwa i będą się z wami strzelali, ale... Ale macie opcję przynajmniej, więc spoko. A, jest krzak tutaj, jest krzak, jest drzewo, no. Na pewno by to trochę ożywiło tą stronę, nie? Bo to przeważnie jest tylko ustawianie się tu i granie pod lighty. Light wyspotuje, no to strzelamy, nie? Potem dopiero jak już widzicie, ile jest czołgów czy coś, to można się rozpędzić, jak macie szybkie czołgi, spróbować przypuszować coś, ale to różnie z tym bywa, nie?
A i to wszystkie zmiany, okej. Czyli to miasto i... O, tutaj nic się... Tutaj wszystko jest poza tym okej. Spoko, nie? Myślę, że to jest dobre. To miasto wygląda szczególnie interesująco. Ale te miejscówki też się przydadzą. Pewnie. Bo to jest o tyle fajne, że patrzcie, tu macie wszędzie, tu macie miejscówki, tu... gdzie są te? Tak, tutaj macie miejscówki... Nie, to nie te. Tutaj są te, o tu są. Czyli tu macie miejscówkę, tutaj... Tutaj można, tutaj było otwarty teren, nie? Wszędzie i ciężko było grać. Jak dodali ten, to tutaj dookoła można wszędzie grać, ale jednocześnie mapa jest tak zrobiona, że wszędzie są przestrzały, czyli możecie się strzelać i próbować się od przeszkole do przeszkole przeskakiwać. Spoko. Dla mnie okej. Niech tylko wprowadzą te zmiany i je przetestują, a nie, że za 3 miesiące się okaże, że mamy kolejną propozycję zmian, nie? Bo z tej znowu nic nie wynikło i... Więc no, zobaczymy. Zobaczymy. Jak wam się podoba? Który projekt wam się podoba? W sensie, bardziej wam się podobają zmiany na tej mapie, czy na Mannerheima linii? Stoisz na rogu, ktoś cię przepycha, to też była taka fajna gra. No tak, no to teraz tak jest tutaj, w tym mieście, nie? Chyba tutaj. Tutaj się wydają takie bardziej... Bardziej można być pewnym, że one mogą mieć dobry wpływ, nie? A tam nie jestem taki do końca przekonany do wszystkich tych zmian też. Dobra, zobaczymy. Może wiecie, to może być tak, że na przykład jakaś strefa w ogóle nie będzie zmieniona, nie? Że tylko część tych zmian by na przykład weszło. Ciekawe. No dobra.